Pamiętam, jak zaczynałem się uczyć skakania na skakance, to był jakiś istny dramat. To jest niesamowite, bo po raz pierwszy do egzaminu na prawo jazdy podszedłem 2 lata temu. Jaremo! Jaremo i ty! Jaremo! Na kurs prawa jazdy zapisałem się za pierwszym razem w wieku 20 lat mniej więcej. I pamiętam, że tego kursu nie dokończyłem, ponieważ już wtedy zaczynałem swoją pierwszą pracę. Zrobiłem kurs, ale nie poszedłem na egzamin, potem minęło parę lat i jakoś tak się to rozmyło. Nie, to by było naprawdę najgorsze możliwe rozwiązanie. Potem poszedłem drugi raz na kurs prawa jazdy, tym razem już z żoną, ponieważ stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, jak oboje się zapiszemy. Znowu ktoś zadzwonił z pracy, powiedział, że jestem potrzebny. Nie zapisałem się do WORD-u, bo to dużo czasu zajmowało i nie zrobiłem prawa jazdy. Zaczynało się od tego, że zrobiłem tam chyba 5 czy 10 skoków, dostawałem jakiejś totalnej zadyszki i nie byłem w stanie zrobić nic więcej. I następnego dnia, i następnego. I co ciekawe, to był taki sport, który mi się jakoś nie znudził, że mimo tych 2 lat, to wciąż wydaje mi się, że to samo skakanie na skakance już jest bardzo przyjemne. W ogóle to jest niezły numer z tym chodzeniem na siłownię, bo byłem dosłownie kilka razy, a wcześniej mi się zdarzało, ale kompletnie nie wiedziałem co i jak. A dopiero tak naprawdę jak zacząłem korzystać z pomocy trenera, w sensie spotkałem się z nim do tej pory 3 razy, pokazał mi mniej więcej co i jak, to się nagle okazało, że ta siłownia to wcale nie jest jakieś nie wiadomo co, w sensie, że jakaś taka tajemnicza, tajemna wiedza. Po prostu pokazali mi co należy robić i po prostu zacznij to robić. Ta cała historia z tym prawem jazdy to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, nie będziesz kierowcą. No, przyzwyczaiłem się do jazdy autobusu, nawet pamiętam taką sytuację, trochę głupią, ale pamiętam taką sytuację, że pracowałem na laptopie, jadłem bułkę i jechałem w tym czasie autobusem. I nagle tak się rozejrzałem, mówię, kurczę, czy ja właśnie z autobusu zrobiłem mobilne biuro pracy? No zaraz będzie awantura, że o tym w szkole nie mówią, a przecież jak się tak zastanowić, o ilu rzeczach w szkołach nie mówią, a powinni mówić, to nagle się okazuje, że te wszystkie przedmioty, które są, to powinny zostać zepchnięte gdzieś tam na boczny tor. Ale fajnie, że dzieciaki wróciły do szkoły, prawda? W końcu można przynajmniej na parę godzin mieć chwilę spokoju. W ogóle teraz jest tak, że jak wchodzę do sklepu, a jestem cały czas przyzwyczajony do noszenia maseczek i jakoś tak się przyzwyczaiłem do noszenia tych maseczek, to jak wchodzę teraz do sklepu, to czuję się jak 1 na 1 000 000. Faktycznie jakby nawet z racji tego, że jest teraz ciepło, to i okulary tak nie parują w trakcie czytania czy oglądania. W związku z tym zawsze w takich sytuacjach jest, zobaczymy co zrobi reszta. Że byłem tak skupiony, że jechałem 40 na godzinę. Wyobraźcie sobie, jak wkurzeni musieli być kierowcy, którzy gdzieś tam się spieszą i tak dalej i widzą auto egzaminacyjne, które jedzie 40 na godzinę. Nawet pani egzaminatorka mi zwróciła uwagę, żebym przyspieszył, dostosował prędkość do warunków jazdy, o chyba tak to zostało nazwane. W ogóle jak człowiek się zaczynał zabierać za całe to ćwiczenie i odchudzanie, to pierwsza myśl, ja przynajmniej tak ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, to generalnie było tak, że wszyscy sobie narzucają jakiś taki totalny reżim pod tytułem, a to nie jem chleba, a to nie jem mięsa, teraz to tylko kwaśne, teraz to tylko warzywa i owoce. I wiadomo, że jakby po 2 latach tego wszystkiego, jak tak słyszę, jak ktoś mi tam właśnie opowiada o tej swojej nowej diecie i tak dalej, tak sobie myślę, raczej tak odliczam do tego, kiedy pęknie. Bo to, że pęknie, to jest na bank. Znaczy to jest jasne. Tylko kwestia jest tego, kiedy. Jasne, że najprościej jest powiedzieć, że jest ten bilans kaloryczny, że więcej spalasz niż jesz, w związku z tym zaczynasz chudnąć. No ale to też nie jest takie proste, no bo po pierwsze nie tak łatwo to wszystko policzyć i nikomu się nie chce, no mnie się nie chce tego liczyć, a po drugie to wcale się okazuje, że to się tak mówi, ale naprawdę spalenie tych 500 kalorii w ciągu jednego treningu to jest kawał ciężkiej roboty i o tym się nie mówi. Więc ja wam o tym powiem, to jest kawał ciężkiej roboty. I co się okazało? Zdałem za pierwszym razem, nie bez problemów, ileś błędów popełniłem po drodze, ale zdałem za pierwszym razem. I w ten oto sposób podszedłem raz do egzaminu w swoim życiu i go zdałem. To w ogóle jakby się w moim życiu nie zdarza, żebyśmy mieli jasność. Nie jestem genialny pod żadnym względem. W związku z tym zdanie tego za pierwszym razem potraktowałem jako po prostu
coś, może jakiś znak, że po prostu dojrzałem do tego, żeby być kierowcą. I początki były absolutnie fatalne. Zresztą po 2 latach, śmiało nie kryję tego, dalej jestem moim zdaniem beznadziejnym kierowcą. Na tyle odważnym, żeby wyjeżdżać na miasto, na tyle odważnym, żeby pojechać na przykład do Trójmiasta, ale wciąż wydaje mi się, że za mało widziałem, za mało przejechałem, za mało miałem trudnych sytuacji, żeby móc powiedzieć, że jestem dobrym kierowcą. Zresztą najlepszym przykładem jest to, że najlepiej parkuje mi się w prawą stronę i szukam takich miejsc, gdzie mogę zaparkować w prawo. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu mam. I naprawdę chyba mi się literalnie zdarzyło 2 razy zaparkować tyłem. A potem się człowiek wkurza, bo nagle się okazuje, że głupia kanapka z serem i szynką to jest węglowodany, cukier, tłuszcz i jakieś znikome ilości białka. Ale nie ma się co załamywać. Nagle się okazuje, że tak naprawdę potrzebne jest przede wszystkim sumienność. Jak człowiek jest sumienny, to się wszystkiego nauczy. Jak człowiek sumiennie wykonywał testy na prawo jazdy, to się nauczył jeździć samochodem. Jak człowiek sumiennie zaczął przyglądać się temu, co je, to nagle się okazało, że w tej diecie można wprowadzić wiele zmian. A jak sumiennie zaczął ćwiczyć, to jeszcze nad tym sumieniem musi popracować. Pierwszy chyba rok to każde wejście do samochodu wiązało się z takim wewnętrznym bólem. Tak, teraz po tych 2 latach mogę powiedzieć, okej, są takie momenty, że czasami trochę przeszarżuję i to już widzę po sobie, że niech mnie ułańska fantazja nie ponosi. Czasami mam, zresztą to jest bardzo nagminne, że inni kierowcy wymuszają na mnie niebezpieczną jazdę, w sensie jak ja jadę nawet zgodnie z przepisami, to wszyscy inni jeżdżą szybciej, w związku z tym zmuszają mnie de facto do tego, żebym jechał szybciej, bo inaczej to ja będę miał problemy. Więc niestety muszę się zmusić do tego, żeby gdzieś tutaj. Czasami też lubię depnąć. Okej, to się też pewnie wszystkim zdarza. I bardzo często tego żałuję. No i tak, jest to dużo droższe niż jazda komunikacją miejską. No i nie można jednocześnie jeść bułki i pracować na laptopie. To jakby kolejny minus jazdy samochodem. A na razie to tyle i do zobaczenia.